Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dispelima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Gold Mining Simulator. Po ostatnim live'iku troszeczkę tutaj dużo rzeczy żeśmy wykopali, także kto nie widział, to zachęcam sobie zobaczyć na live'a. Jest zapis oczywiście z tego live'ika. Kopaliśmy tutaj parę parceli, troszkę dziurki żeśmy zrobili i też dodatkowo wybiliśmy się z tego naszego, że tak powiem, ciężkiego okresu, który mieliśmy na minus pieniążki. Mamy teraz 95 na plusie. Ja sobie przesiewam, nabieram ostatnią wywroteczkę i ta ostatnia wywroteczka pozwoli nam na tam dokończenie przesiewania. To raz, a dwa, będziemy sobie starali dzisiaj zakupić albo beczkę na wodę, bo ona chyba ma taką samą pojemność co wieża ciśnień, albo po prostu wieży ciśnień. I teraz tylko bym zobaczył sobie, jak cenowo stoi beczka na wodę i czy jest jakaś duża beczka, czy ona jest mała. Bo wiecie, bo mi dużo wody tak naprawdę nie trzeba aż tak bardzo. Moje maszyny nie zużywają super dużo wody. Raptem zużywają chyba 200 litrów na minutę. Także no nie jest to jakaś duża kwota, znaczy duża suma zużywania wody, więc myślę, że nawet mógłbym się na beczce wyrobić. Zależy też, ile ta susza by nas tutaj trwała i czy jakakolwiek będzie teraz. Nie wiem, czy co roku występuje susza, czy nie występuje co roku susza. Ale zobaczymy, bo jeśli wiecie, jeśli za beczkę dam, nie wiem, 10 tysięcy i ona ma 100 tysięcy pojemności, a wieża ciśnień może i ma milion pojemności, czy coś koło tego, ale może i nie. No to wtedy też wiecie, to nie wiem, czy się opłaca wtedy wywalać te 150 tysięcy znowuż, nie? No bo może to być na razie niepotrzebne nam. Tym bardziej, że mamy jeszcze, wiecie, 5 dni do lata, więc no naprawdę te pieniądze moglibyśmy na razie przeznaczyć na coś innego niż na samą beczkę. Dobrze, to dwa, a trzy będziemy sobie starać też na szybkości zmienić nasz ten bęben, który tam jest. Chcielibyśmy kupić sobie nowy, albo te kosze, które tam wyłapują, jeszcze złotko, to je też byśmy mogli sobie wymienić, ale to wszystko jednak jest już trochę droższa sprawa, jakby nie patrzeć, bo większość kosztuje po 200 tysięcy ponad, także no średnio bym powiedział z tą kasą. My na razie mamy, tak jak widzicie, 95. No i mamy co? 500 gram złota, także średnio. Po przesianiu teraz może do 3000 dobijemy. Nie mówię, że nam się uda, ale dobrze by było, jakbyśmy do 3000 sobie mogli dobić tutaj złota. To by było ok dla nas, nie? Powal został raz wzmocniony też na tamtym live'iku, także... Także tak jak mówię, proszę sobie nadrobić lejwika, jeśli chcecie zobaczyć, co tam się gdzieś mniej więcej wydarzyło. Tak, ja też postaram się robić jakieś lejwiki z tej gry, żeby tutaj jednak ten progres troszkę minimalnie przyspieszać. Ile my tu mamy jeszcze do wykopania? Niech no ja popatrzę. Tutaj mamy 359 parcelkę, właśnie wam zaznaczam ją. Ona ma jeszcze 1900, ta U334 ma 4800, więc jest spoko, i ta ma 5000, 2300, no dobra, no to jest jeszcze ok, no już trochę na szaro jest tutaj parceli, więc trzeba tu mieć na uwadze. No ale dzisiaj bym chciał na pewno wzmocnić sobie ten, jak to się nazywa, wzmocnić sobie właśnie naszą parcelkę, żebyśmy mogli mieć trzy maszyny, bo jednak sprawdziłbym tą ładowarkę, tam byśmy sobie troszkę dziurę zaczęli powiększać od ładowarki też. Ewentualnie moglibyśmy buldożera jakiegoś dorwać i tutaj zrobić jakiś zjazd. Nad tym buldożerem też pomyślę, bo byśmy sobie tutaj mogli zjazd zrobić niżej i też tą ładowarką by się może udało tutaj fajnie wypoziomować to wszystko. To by było akurat spoko dla nas. No ale to jest, wiecie, troszkę więcej pracy kosmetycznej, nie? Dobra, zaraz będziemy sobie przesiewać to wszystko. Tam mamy już niedużo. A w wiadrze tam jest troszeczkę urobku. Ok, podstawiamy ostatnią wywroteczkę. Także ona sobie tutaj stanie. Na razie jej nie będziemy ruszać. Niech ona jeszcze będzie niewysypana. Wyłączymy w niej silniczek standardowo. Trzeba dbać o takie rzeczy.
Trochę rzeczy nam się popsuło ostatnio i popsuły nam się sprężyny i popsuły nam się węże. Jeszcze poza odcinkiem popsuły mi się ten łańcuch. Także no jest tego sporo, takich zepsutych rzeczy było, więc mam nadzieję, że teraz chociaż przez chwilę coś porobimy, żeby to się, nie wiecie, nic nie popsuło, nie? Także tu maszynki odpalamy, mamy 76%, mam nadzieję, że to cały ten kosz i cała nasza wywrotka da nam tutaj 100%. Oby. No i chciałbym zmienić właśnie tego, to się nazywa trommel, bęben, czy jakoś ten tam, zaraz sprawdzimy, jak to się tam nazywa. Halo, halo, łańcuch, ale sam łańcuch. Osi to bębnowe, no widzicie, mówiłem, że bęben się to nazywa, no, także elegancko. Wiaderek, które mamy do przesiania, to mamy tutaj 3, 6, 9, 12 wiaderek. To jest z najlepszym urobkiem póki co. No i tutaj się robi chyba też z najlepszym urobkiem. W sensie to jest z górnego, z górnej dyszy, nie? Czyli taki średni urobek, bym powiedział. A tu nam się tworzy jedno całe z najlepszego urobku, więc zostawiamy na razie tak, jak jest. No i myślę, że tu będziemy mieć około 2000 złota. Dobrze by było. Tu jeszcze 40%, 20%. Jest godzina 14:50, więc musimy też mieć zwracać uwagę na to, że jednak musimy też złoto wydobyć na to, żeby mieć na zapłatę wynajmu, o tak powiem, bo tutaj jednak, jak tak myślałem, to faktycznie żeśmy tą parcelę wynajęli, a nie kupiliśmy, dlatego jest wynajem te 30% od zysku, a 30% od złotka, a w tym dniu już wydobyliśmy złota dużo, że tak powiem, no z 6000 na pewno. Więc już trzeba będzie mu tysiaka oddać złota, 900 złota na pewno trzeba będzie oddać, a jeszcze się dzień nie skończył, nie? Dlatego fajnie jest, wydaje mi się, też trzymać sobie na przykład wiadra i po północy na przykład przesiewać, nie? Bo wtedy złoto się liczy od kiedy tutaj z tej maszyny je wydobędziemy, a nie od kiedy je wykopiemy gdzieś z ziemi. Także po północy na przykład przesiewać, nie? Żeby was złapało dopiero następnego dnia ta kasa, albo jeśli macie niewynajętą działkę, no to od razu. Czekajcie, bo tu już puściut to się zrobiło. Halo, halo, nikt nic nie mówi, że tu takie pustki. Urobek mamy całkiem dobry. Dobra, wysiądziemy sobie. 94, tu już zaraz zacznie dosypywać, o już dosypuje, także spoko. 95, ten 94, ale też trzeba patrzeć, czy się coś przypadkiem nie psuje. Bo tutaj mi się coś raz zepsuło i widzicie, już jest 60 tutaj, a tu w ogóle nie ma wiadra? O, tu nie ma wiadra jednego, ale dziadostwo. No to ładnie, no to żeśmy stracili aż 80 gram złocisza. No dobra, podstawię. No ale teraz będzie tak nieregularnie, to teraz będzie szło. No trudno się mówi, jakoś to będziemy kontrolować. Ewentualnie jak wszystkie, to sobie wtedy wszystkie wysypię i nie będzie problemu, nie? Dobra, niektóre maty mają 100%, ale poczekajmy jeszcze chwilkę, bo ja bym chciał, żeby wszystko miało tu 100%. 100%, 100%, 100%, dobra, no to już zatrzymujemy. Tyk. I woda też, stop. A przepraszam, stop, dobra. Dobra, bierzemy wiaderko i będziemy sobie, że tak powiem, delikatnie skupować z kratek. Ops, wiaderko tutaj i łopateczka w rękę. Jak na działce RODO, prawda? Na działce RODO też sobie łopateczką robimy. Tyk. Aż dziwne, że w takiej kurde kracie tyle się tu kurde złota zbiera. Tu się chyba największe grudki zbierają złota, tak naprawdę. W sumie jest pierwszy przesiew. No dziwne. Wydawało mi się, że wiecie, że tutaj powinno być mniej tego złocisza, a jednak jest, widzicie, dużo. Tutaj już jest pusto. Dlaczego jest ten 14 godzina, a jest normalnie ciemno? Także nie wiem, dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że dlatego, że jest jesień i jeszcze jest mgła i był deszcz i takie rzeczy, wiecie, takie rzeczy na to wpływają. Jak będzie lato, mam nadzieję, że będzie więcej słońca, więcej słonecznych dni.
i więcej będziemy widzieć. Nie będziemy musieli cały czas z lampką chodzić włączoną, bo teraz jak widzicie chodzę cały czas z włączoną lampką. Dobra. To jest. Tu są dwa kosze tego urobku górnego i teraz przez maty będzie też urobek. Dobra. Ciekawe ile na matach jest złota. No te wyglądają całkiem zacnie. No, te dwie maty wyglądają naprawdę spoko. Także dobry urobek może być. Wiecie, tu mata, dobra. Okej, dwie kolejne. Też wyglądają bardzo ładnie. No, to powiem wam, że tu może być, kurde, teraz naprawdę dużo złotka. Bo ostatnio jak robiliśmy, no to było tak średnio. Jedna była bardziej pusta od drugiej. No i te znowu pełne. O kurde, szaleństwo. No to ładnie. O. I nie włożył. Dobra. I tu jeszcze. Dobra. Włożone, okej. Woda jest, prąd jest, tylko trzeba to włączyć jeszcze. Żeby tu działało, więc tak, tą pompę odpalimy sobie, pyk. I odpalimy sobie jeden z naszych włączników na generatorku. Mianowicie ten power splitter, pyk. Dobra, pięknie. Ile tam wiadra jest? 58%, no i gitara. Dobra, zanim to się zrobi, to ja już tu zdążę kolejne maty powyciągać. Sprawdzimy, czy one są... O, też ładne. No, powiem wam, bardzo ładne maty nam się trafiły. Także dużo złota będzie. Dużo. Cieszy mnie to. Dobra, dwie maty wyciągnięte. Pyk, pyk. O kurde, szaleństwo. Dobra, trzy maty wyciągnięte. To już możemy wyłączyć. No, tak biegam, na szybkości to robię. Ile tu wiaderko jest? 87. Okej, czyli w sumie mógłbym jeszcze tutaj dołożyć. Do wiaderka. Dobrze, że jest 6 mat, nie? Tu mata i tam mata. Oj, dobra, mata. Co ty mi przeszkadzasz tutaj? O, dobra, pyk. Szybkie przekładanie. I zaraz będziemy przesiewać, kurde. Najlepsza część normalnie pewnie każdego odcineczka. Przesiewanie złotka, żeby zobaczyć, ile żeśmy tego urobku zrobili tak naprawdę. Ale też chciałem inne rzeczy wam pokazywać, nie tylko samo przesiewanie złota, dlatego dzisiaj troszkę zakupów też poczynimy. Dobra, pyk. I jest trzecia mata i jeszcze trzy. Jedna. No ładne tematy nam nawet wyszły. Muszę przyznać, że widać na nich złoto. Jest naprawdę sympatycznie, patrzcie. No mega dużo takich kawałeczków złotych na nich jest. Ciekawe, może nam się trafiły jakieś takie super samorodkowe. I teraz do 100%. Ciekawe, czy nam się to samo zatrzyma, czy nam się urobek sam, powiedzmy, napisze informację, że tracimy złoże. 7, 8, 9... Ukończono obrabianie. Ok, czyli to się zatrzymuje w sumie. Czyli tu mamy najlepsze wiaderko, nie? To jest dla nas normalnie prawie jak błogosławione wiaderko ze złotem. Dobra, to jeszcze tu wyczyścimy. Najlepszy urobeczek. Tu jest dwa przesiewy, nie? Dwa przesiewy z tych mat, które tu są. Dobra, i ten kawałeczek też sobie jeszcze zużyjemy. Ale najpierw te maty włożę. I idziemy teraz, jak to się mówi, przesiewać, patrzeć, ile urobku żeśmy zrobili. Ile złocisza nam się tutaj wróci, no bo jednak przyda się złotko. Nie mówię, że nie. Przyda się też magnetyt. Ostatnio żeśmy u kowala wzmocnili na tyle kowala, że możemy sobie mniej strat mieć na złocie o połowę, czyli jak 500 gram możemy mieć tylko stratę 25 gramów, więc jest naprawdę spoko. W sumie 20 gramów zarobiliśmy już na samym kowalu, na magnetycie.
pewnie wypadałoby nam zrobić lepsze sztabki teraz, większe na przykład, bo jak już zaczniemy więcej przetwarzać tego złota, no to też szkoda co chwilę po 500 sobie tutaj klepać, nie? To tak średnio by było. Dobra, to jest włożone, wiadereczko, jeszcze chodź tu do mnie. Też jesteś bardzo dobrym naszym urobkiem. Dobra, to czy ja tak wsypuję do maszyny. To jest najsłabszy urobek tutaj, prawda? To są wiadra z najsłabszym urobkiem. Ponieważ te wiaderka były tutaj z tych mat i z tych koszy, nie? Szkoda, że tak mało tutaj tego urobka jest. No ale co zrobić? No takie życie. Dobra, tu jedziemy sobie z zasilaniem, bo zasilanie tutaj odłączyliśmy i jedziemy też z wodą do naszego stołu koncentracyjnego. Też odłączyliśmy. Dobra, więc jedziemy. Starting. Tu w sumie też mogę włączyć, nie? Już. Pyk. Dobra. Tu muszę pamiętać, że do 50%, prawda? Jest ten stół. No i liczymy. 539. No i patrzymy. Właśnie. Kurde, to tak dosyć szybko schodzi. Ciekawe, czy się wyrobi. Pewnie nie. Mogłem tu więcej dorzucić, zanim ten stół, wiecie, skończy pracę. Dobra. Okej, można tu dorzucać. Tutaj po 25 dochodzi, tam w dużym stole 50. Dobra, 100%. Ja i tak osobno te dwa wiaderka zrobię, bo chcę zobaczyć, ile jest z samego złota z dwóch przesiewów mat. Dobra, dawać. Spoko, 200 gramów już złotka mamy. To już się chwali na plusik. Magnetyt jakiś też leci. Ile tu jest? 3%. No to tak bym powiedział średnio. Dobra, 300 gramów jakoś. Tam było 500 ile? 500 coś. 580 mieliśmy. No to z 220 gramów złota mamy. Zawsze to coś. Co te wiadra tak się rozstępowały? Halo. Kto to widział, żeby te wiadra się tak rozstępowały? Dobra. Pyk. Bo maszyna w ogóle przestała dźwięk wydawać. Czasami te dźwięki się tutaj gubią, nie wiem dlaczego. Dobra, ile tu magnety tu w środku? Pewnie malutko, 1000, no to jakieś takie lepsze to... Oj, straciłem. Przepatrzeć jednak na te procenty poniżej 50, bo się te parę procent traci. Ale serio, chyba dźwięk z tej maszyny zszedł. No ale już trudno. Nie ma dźwięku, tylko sam stół słyszymy. Dobra, poczekamy. A 40 to już można, dobra. Okej, zostały nam dwa wiadra z tego takiego gorszego urobku, ale zarobiliśmy już was 500 gram złota. Gry spoko. Pali się. Dobra, i jeszcze to sobie przesiejemy. Pyk. I tak, teraz te wszystkie już są puste wiaderka. Zostały nam te dwa z górnych mat. To je sobie też dosypię. Żeby nie było. One mogą być troszkę lepsze. Nawet na pewno będą troszkę lepsze. Więc za chwilkę to złotko może nam tu zacząć się bardzo podnosić. Dobra, to jest drugie wiaderko z czyściciela. Ja nie wiem, czy te wiaderka są pełne na 100%. Tak nie wyglądają przynajmniej, no ale...
A już magnetyt zaczyna wzrastać. Dobra. Już powoli się to też zmniejsza. Jak się zmniejsza powoli, to znaczy, że złotko jest więcej złotka. Dobra, wiadereczko, kolejne. Dobra. Dużo tych wiader, normalnie od groma, ale myślę, że trzeba byłoby mieć więcej, albo więcej mat na przykład, można byłoby dwa razy tak sobie przerzucać maty dopiero, a później raz na płukanie pójść. Też spoko patencik. Dobra. Ale stół pracuje. 1000 już mamy, nie? 1000 gram złota. Także bardzo mnie to cieszy. Będzie co przetapiać. 1500 gram złota daje nam jakieś 60 tysięcy kasy. Więc wszystko powyżej 1500 to sobie możecie liczyć. Dobra. I tutaj zostawimy na razie, bo chcę wiedzieć ile... No, spadaj, dobra. Ile finalnie będziemy mieć tych wszystkich wiaderek? I teraz tak. Te dwa mogę wsypać, ale jeszcze jakby go nie będę tam niżej wsypywał. Więc tutaj magnetytu było 2000, a tutaj powinno być, przewiduję, z 20 tysięcy magnetytu z tego jednego wiaderka, wiecie? John pewnie nie w pełni nie zejdzie, pewnie, więc... Też ciul wie. Ale jak z 20 tysięcy wyskoczy? 13. No to i tak jest ok. Dobra, tu czekamy, aż nam wyskoczy, ile mamy złota i za chwilę to wszystko przerabiamy. To jest najlepszy urobek. Ale wiecie, magnety skoczył aż do 25%, nie? 1733. Ok, dobra. 1733 plus... Teraz leci najlepszy urobek. Teraz będzie szaleństwo, nie? Dobra, plus ile? No i tego magnetytu też sporo, 27%. Dawać, bo tu liczę co najmniej na 1000. Co najmniej tysiaka chcę. No, 1000, będzie 1000? 1300, o, no i spoko, czyli w sumie finalnie wyszliśmy na 3000 gram złota. No i elegancko, powiem wam, z takich dwóch przesiań 3000 gram złotka. No, sztosowo, coraz więcej mamy tego. To fakt, to trzeba przyznać, że coraz więcej mamy jednak złota z naszego przesiewania. Czyli tam, gdzie kopaliśmy, to spoko był ten urobek. Dobrze, co ja tu mogę zrobić? Tutaj wystopujemy i sobie skoczymy do miasta. Przynajmniej ja skoczę i zobaczę. I zobaczę, ile kosztuje beczka z wodą. Oraz, o, moglibyśmy w sumie kowala, ale dobra, poczekajmy jeszcze z tym magnetytem. Tam się nam na razie nie śpieszy w takim razie. Czekajcie, bo paka jeszcze. Dobra. Okej. Okay. Ja zobaczę, ile nam tutaj będzie za wodę, ile za sztabki. Pójdę, poprzetapiam te sztabki. No bo to też jest ważna rzecz, żeby przetapiać sztabki. I żeby sprzedawać to pieniążki na złotko. Może faktycznie te 150 tysięcy wyrobimy na tą wieżę ciśnień. Dobra, wjeżdżam na sklep, patrzymy sobie, co tutaj się dzieje na szybkości. Ile kosztuje beczka z wodą? Tylko tak jak mówię, jeszcze 5 dni do lata jest, więc do tej beczki to my naprawdę jeszcze, jeszcze trochę tą beczkę. Ale nie wiem, czy nie zainwestować w pompę elektryczną, bo to nadal jest prąd tylko, a jednak dużo lepiej by nam to było. Nie musielibyśmy na wszystkie guziki włączać, tylko na jeden guzik. Dobrze, ale duża spalinowa pompa wody kosztuje 9600. To jest nic tak naprawdę. Zbiornik na wodę, a nie spalinowa pompa. To jest nic, bo nie ma jakby większego. Nie widzę. Dobra, wiecie co? Ja chyba to kupię. Szkoda, że nie jest napisane, ile to.
ile to ma pojemności, ale chyba 100 tysięcy z tego, co gdzieś tam ktoś mówił. Dobra, to dyszka tylko. Dyszka to nie jest jakoś dużo, wiecie? Dyszka to jest mało. A ile ona ma pojemności? A, ona ma pojemności tylko 10 tysięcy litrów. A, no to mało ma pojemności. 10 tysięcy litrów to jest, kurde, prawie nic. A gdzie mogłaby być duża? Czy jest duża? Bo tak, tu mamy cysternę. Wiecie co? Ta mała też się przyda. Nie mówię, że nie. Bo mała taka będzie, że tak powiem, w razie W, prawda? Jakby nam się gdzieś ta woda dokończyła za bardzo, ale powinna być gdzieś duża. I się zastanawiam, czy duży zbiornik na wodę nie jest też w miejscu, wiecie, czy on nie jest w miejscu tam, gdzie mamy maszyny wszystkie, bo może on tam być. W miejscu, gdzie mamy wszystkie maszyny. O Jezu, jak on tak jeździ, jak on to szarpie tym. Dobra, ale ta mała też nam się przyda. Nie będziemy już tutaj sknerzyć. Tym bardziej, że co? Że no to zatankujemy sobie i będzie git. Dobra, ja jadę do Kowala. Od Kowala sobie polecimy do bankiera, tam sobie do banku sprzedamy, co mamy sprzedać. Wtedy i będziemy mieć dużo pieniążków. Mam nadzieję, że będziemy mieć dużo pieniążków. A my się widzimy za chwileczkę, jak będzie u Kowala przepalone nasze złotko. Dobra, sztabki przepalone. Możemy wracać. Zajęło nam to troszkę czasu jednak. No bo jednak przepalenie każdej sztabki to 15 minut. Przepaliliśmy chyba z 5. No to troszkę czasu nam zeszło. Tym całym przepalaniem. Idziemy to sprzedać. Powinno być ich 4 albo 5. Już nawet nie pamiętam. O 6 nawet. O, no to nieźle. No to nieźle. No to sprzedajemy po 22 tysiące, czyli jakieś 120 tysięcy nam się tutaj trafi. Więc zobaczymy, ile będziemy mieć. 140. 160. Patrzcie, 180. Coraz lepiej nam idzie. Patrzcie, 215 tysięcy mamy. No to fajnie. Wiecie co, ja bym sobie mógł na pewno ulepszyć tą działeczkę za 30. Potwierdź. Dobra. Aha, i można jeszcze. Okej, ale 3 miejsca nam wystarczą na działeczce. Dobra, do 30 na pewno na to chciałem. Teraz byśmy sobie wzięli i wrócili na działkę. To raz. Skoro mamy tą beczkę niby zakupioną jakąś. A, jeszcze tu mam popatrzeć, czy tu jest duża beczka na wodę. Hamuj, hamuj, mord. Dobra, zaraz zobaczymy, czy tutaj jest duża beczka na wodę. Na pewno mamy zbiornik na paliwo. Patrzcie, no zbiornik na paliwo jest. Ale na wodę? Na wodę chyba nic nie ma takiego dużego. Patrzcie, tutaj nie ma, tutaj nie ma. Tutaj też nie ma. Tu jest ten glacier Creek, jeden z mocniejszych. No, tutaj nie ma. No nigdzie nie ma na wodę więcej. To ciekawe, czy tylko ta jedna została na wodę? No to chyba postawimy tą wieżę ciśnień w takim razie. Pewnie te 100 tysięcy jakby nas tam nie zbawi, ale... 150, przepraszam. Mamy 185. Ile kosztuje sito? 248. To, które byśmy mniej więcej chcieli. 248. A Frankenstein 770, kurde, tyż potężny pieniądz. No i najszybciej moglibyśmy kupić ten za 193. Ale, znaczy to jest fajna sadzareczka, nie? Żeby nie było, bo ta sadzareczka powoduje to, że jednak możemy sobie mniej strat mieć z tego złotka. No ale dobra. No ta pompa żwirowa to już w ogóle masakra. No dobra, no ale też buldożer jest, ale 97 tysięcy aż. No to tak bym powiedział sporawo. Dobra, o, za 110, chyba trochę podrożały, chyba za 107 kupowałem. Dobra, w checkoutcie nie mamy nic, ale na pewno mam ładowarkę, którą bym mógł tutaj przełożyć. Dobra, mobilny zbiornik wody. Ej, ale mobilny zbiornik wody to sobie dowiozę. Dobra, przenieś. Tak. No bo mobilny zbiornik wody przecież jest tu ze mną. O co im chodzi?
Dobra. No to jojadem. No i spokoj, mamy te 183 tysiące. I teraz pytanko. I teraz pytanko, czy my potrzebujemy mieć dużą tą wieżę ciśnień, bo tak, 10 tysięcy po 200 na metr, na ten schodzi, na minutę, czyli 10 minut to jest 2000, jak dobrze liczę. No to możemy popracować. Dobrze liczę, 50 minut moglibyśmy popracować na zbiorniku wody, który tutaj jest. 50 minut pracy naszych wszystkich maszyn, ale to minie dosyć szybko na pewno, a będzie 4 dni suszy i co ja zrobię? Wtedy nic nie zrobię, więc na pewno sobie to zalejemy wodą, bo to jest potrzeba pierwszej konieczności, żeby to zalać wodą i żeby to już było. Żeby to zalać wodą, to trzeba jednak pod pompę to podłączyć się. Niestety. Niestety, niestety, no ale wiecie, w prawdziwym życiu też trzeba się pod pompę podłączyć. Chyba, że ja mam gdzieś czerwonego węża. Ej, jakbym miał czerwonego węża, to by było spoko. Tylko, że wtedy na cały system bym wodę puszczał, a tak to tutaj puszczam na mniej rzeczy. To musi przez pompę przechodzić, tak? Dobra. Dobra, to musimy przez dużą to zrobić jednak, bo chociaż ona też ma w sobie do odpalenia. Dobra, no to niech tak będzie. Czy ty zjeżdżasz, czy ty się zatrzymasz, mordko, na ręcznym? Dobra, stoisz. Imię tego węża, weźmy to tu, włóżmy. Obiekt powinien znajdować się na płaskiej powierzchni. Co ty gadasz, chłopie? Przecież to jest płaska powierzchnia. No niedobry jest dla mnie. Goddammit. Przecież płaska jak nic. Co ty gadasz? Może tutaj mu będzie wystarczająco płasko. Przepraszam bardzo, że nie jestem za płaski za bardzo dla ciebie. Co za dziwota. No i ja nadal nie? Obiekt powinien się znajdować na płaskiej powierzchni? No dobra, bo to nie wiem, czy to tu się wkłada akurat. Czy to się tu nie wkłada? Nie. Nadal nie. Co za dzika akcja. W ogóle te tabliczki są nieopisane mega. No powiedzmy, że to są wyjścia, grube, małe. Ale to powinno być dwa wejścia. No i nadal jest... Nie za płasko ci tu, mordko. Ciekawy jestem. Czemu aż tak płaską powierzchnię chcecie? No to będzie musiało być tu w takim razie. Myślę, że tu już jest dosyć płasko dla ciebie. Chcę ją nalać wodą i dlatego takie, wiecie, rzeczy się dzieją. Dziwne cyrki. Okej, okay, teraz pytanko, może ją trzeba odłączyć? Co wy na to? Że chodzi o to, że ona jest nieodłączona i nie jest na płaskim. Jo, patrzcie. Zamiast napisać odłącz przyczepkę pierwsze przed tym, to oni mnie tu takie wałki powodują. Dobra, start. I nie odpaliło? Czemu ty nie odpalasz, mordko? Czekajcie, włóżmy do tego drugiego. Też nie. No coś nie bardzo chce palić. No bo tu jest wyjście na pewno. To jest na blachę wyjściówka. Okej, okay, a tu jest na blachę wejściówka. Przecież masz wodę, mordo. Chyba, że mu trzeba przez jakąś pompę podawać jeszcze, wiecie, przez pompę do pompy, ale to jest jako pompa. Hmm.
myślałem, że... Ale faktycznie nie mam podłączenia do wody. Sprawdzę to wejście. Tu też nie ma podłączenia do wody. Wygląda, jakby w ogóle nie było wejścia do wody, nie? Ale dziwna akcja. Okrutnie dziwna akcja. Sprawdzimy przez pompę drugą. Nie mów, że tu za krótki masz teraz ten wąż. No, nie mów, że za krótki masz wąż. Wcześniej pasowało. Dobra, pewnie na styk było. Widocznie to jest pompa, która będzie obsługiwać. Dobra, weźmiemy sobie czerwoną rurkę, bo gdzieś miałem. Ale tu mnie normalnie rzeczy dzisiaj. Nic nie idzie po mojej myśli. Ale na szczęście mam jeszcze jeden wąż. Ale dziwne, że przez pompę musimy tą pompę odpalać, jak to jest pompa, która też mogłaby zaciągać tą wodę. No jest to ekstremalnie dziwne. Ale podłączymy sobie tutaj, pyk. Patrzcie, pyk. Zobaczymy, czy teraz będzie w ogóle lecieć, nie? No, nadal nie ma, patrzcie, ale to dobra, włączmy tą jeszcze. Odłączę tylko te dwa niebieskie, bo one mogą mi powodować za duży pobór. Dobra, odpalone. I co? I tu się woda pojawiła? No nie pojawiła się. Ale dlaczego? Start. No nie ma wody normalnie. Jak jej cię napełnić? Kaj cię napełnić, mordo. Tu jest wyjście, co nie? 80. Tędy się na pewno... Tak, to na pewno jest wyjściówka. Ewidentnie widać, że leci. No to kaj ty nie chcesz być napełniony, mordo. Ale dziwna akcja. Zepsute. Sprzedali mi zepsute. Idę to zreklamować. Na bank mi sprzedali zepsute. No nie działa. Bankowo mi sprzedali zepsute. No trudno. Pomyślę później, jak to ponaprawiać. Znaczy, jak to powinno działać. No widzicie, tutaj jest ok. Tutaj jest ok. Tu wydaje, wydaje. No chyba, że tam trzeba. Ale dobra, to weźmy, wyłączmy te dwie rurki. Żebyśmy mieli bezpośrednio. No i może w tamtą trzeba. Dziwnie to wygląda. Bo to wygląda naprawdę jak na wyjścióweczkę, nie? Nie, patrzcie. Tu jest wejście, ale dziko. Co za dziwna akcja. Czyli możemy podawać wodę grubym albo cienkim, a wyjściówki mamy tylko dwa cienkie. Okej, ale dziwne. No dobra, trudno się mówi. Niech się napełnia. No nie podoba mi się to. Myślałem, że tędy musi, wiecie, pompa zaciągnąć tutaj. Ho, ho, ho. No i powoli do celu. 80 litrów na minutę. Niech leci. Uff. Ale z drugiej strony mogliśmy z tej pompy to zrobić, wiecie, bo tam mamy dużego wążra sobie podłączyć tam i byłoby git też. Dobra. I teraz tak, pytanko, czy będziemy tutaj sobie zarabiać, czy nie? 150 to kosztuje. Wiecie co, kupię chyba, bo to też napełnimy. Tadam, wieża ciśnień, dzień dobry. Ale jaka ładna, jaka maśna, ile ona ma? 3... 6, a ona ma milion, no tak myślałem, że ma milion. No to w ogóle, gdzie jest jakiś zbiornik na 100 tysięcy? Wydaje mi się, że był jakaś beczka na 100 tysięcy, no ale widzicie, no może zabrali. No i to też by pasowało napełniać, bo to ma na razie 10 tysięcy. Po deszczu się chyba samo nie napełnia, szkoda. Mogłoby się po deszczu też gdzieś samo napełniać, to by było naprawdę jak złotko dla nas, a tak to będziemy musieli też to odpalić. A że my mamy, nie mamy splittera dużego, z dużego na duże przejście i dużej węża też nie, to musimy pomyśleć, żeby jednak duży wąż przepalić, bo będziemy to musieli zalać. Okej, okay, a na ten moment mogę na razie sobie tutaj
Zanim zacznę kopać, zanim zacznę inne rzeczy robić, to myślę, że mogę sobie tutaj zacząć już, że tak powiem, podlewać. Ciekawe, ile on w ogóle potrzebuje tej wody, nie? Odpalone. Woda nie jest podawana. No to fajny jesteś, naprawdę. O, tutaj się wkłada gdzie indziej, kurde. A tam się wkładało gdzie? Masakra. Ciekawe, dlaczego tu są w ogóle dwa obrazki wody. A, bo tu może małą rurkę jeszcze włożyć. No to faktycznie. Dzika akcja. Dobra, no ale widzicie, jak to się powoli napełnia. Także to sobie musi stać i się napełniać z tego jeziorka naszego kochanego. I na dzisiaj myślę, że zrobiliśmy chyba wszystko. Tak, dwie pompy wody mamy. Zabezpieczamy się na lato. Mamy też przesiane złotko, to na pewno. I co jeszcze? A, i nasz buldożer jeszcze gdzieś tu powinien być. O, i elegancko. Dzień dobry. I naszym buldożerkiem. Ja sobie tylko sprawdzę. Jedną łyżkę, żebyście wy też widzieli. Jedna łyżka. Ile ta jedna łyżka da nam do wywrotki? Wydaje mi się, że coś około 15%. Ale wiecie, nie dam sobie ręki obciąć. Przydałoby się tutaj wiedzieć. No i ta to już sobie już mogła w dole stać. Mordko. Oferta ograniczona czasowo. A, jakaś rynna 20% tańsza. Dobra. I teraz tak, tu sobie zatrzymamy na ręcznym. Podejdziemy po naszą wywroteczkę. Duże zakupy dzisiaj porobiliśmy. Bardzo duże zakupy, ale fajnie już, patrzcie, jak to się ładnie prezentuje z tą wieżą ciśnień. Ale no musi to sobie lać i jeszcze potrzebujemy na pewno zakupów jednego węża. Że tak powiem grubego i jeden rozdzielacz. Rozdzielacz gruby chyba miałem, tylko chodzi o to, że trzeba nam mały. Dobra, silnik włączony, ręczny wyłączony. Niech na razie na pełnej pracują te beczki. Wiecie co? Chyba wjadę tyłem, albo może się tu mi uda odwrócić. Bo tu jeszcze nie jest tak płasko, jakbym chciał, żeby było płasko. Jak mu będzie za ciężko, to nie musi pracować w tej kopalni, prawda? Na wjazd. Ale myślę, że taki dobry driver to se poradzi ze wszystkim. Dobra. Niech stoi. A my sprawdzamy, o ile my tu w ogóle będziemy mogli sypać, nie? Może i ja zlamiłem i za wąsko sobie tutaj zrobiłem. Dobra, sypniemy od tej prawej strony. Dobra. I tu do góry. Strona jest lewa, przepraszam. Tak sobie myślę. Ile tu z pełnej chochli? 12. Ej, to nie jest źle. Tam było 6, więc ta jest dwa razy większa niż... Dwa razy więcej niż na koparce. No ale na koparce mam wrażenie, że jakoś szybciej to szło. Bo tutaj zanim się odwrócimy, zanim to tamto i już jest, wiecie. Nie można wyjść z maszyny. No ale dobra, to nikt nie chce wychodzić z maszyny przecież. Przecież my tu pracujemy. Czemu bliżej nie podjedziesz, mordko? Czy ty masz jakąś kolizję chamską? Ej, no jakaś chamska kolizja tu jest. No nic. Tak sobie zakończymy odcineczek. Myślę, że dużo zrobiliśmy progresu. Dużo z nowych maszyn mamy. Znowu już jakieś te rzeczy ciekawe. Także tak sobie zakończymy. Ja sobie będę tutaj powoli wydobywał. Także dzięki wielkie, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam zostawić łapeczkę i suba. A tymczasem trzymajcie się do następnego razu. Cześć, cześć!